W listach pytacie mnie o różne rzeczy związane z językiem. Marudzicie, że nie odpowiadam, więc spieszę to naprawić. Dlatego dzisiaj moje odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w listach. A listy czytam wszystkie. Tylko, że wiecie, no czasu mam nie za wiele. Bułki się same w maku nie złożą, tak? Ktoś to musi robić. Tak w ogóle to dzisiaj będzie na bogato, tutaj kawiarnia, te sprawy. Trzeba korzystać z predyspozycji, jakie daje Warszawa. To może zaczniemy od problemu mylenia bynajmniej z przynajmniej. Nie wiem, dlaczego ludzie mylą te dwa słowa. Być może dlatego, że są do siebie podobne brzmieniowo. Natomiast jeżeli chodzi o ich funkcje, to są zupełnie różne. Przynajmniej to partykuła podkreślająca, że to, o czym mówimy, jest wymaganym minimum. Na przykład, obejrzelibyście do końca przynajmniej jeden z moich filmów. Przynajmniej raz wszyscy mogliby się zgodzić, że mam rację. Bynajmniej to partykuła przecząca. Znaczy mniej więcej to samo, co ani trochę, zupełnie, wcale. Najczęściej używana jest w zestawieniu z przeczeniem, na przykład. Bynajmniej nie jest dziś za ciepło. Można też bynajmniej użyć, odpowiadając przecząco na pytania. Źle się dziś czujesz? Bynajmniej czuję się świetnie. Jeśli jednak mówimy, bynajmniej raz w roku odwiedzam dentystę, no to trochę robimy z siebie głupa, tak? Takie są skutki, jeżeli używamy słów trudnych, których znaczenia do końca nie znamy. Nie wiem za bardzo, jak mogę Wam jeszcze pomóc, żebyście odróżniali bynajmniej od przynajmniej. Nie wiem, może jakoś na skojarzenia spróbujcie. Nie wiem, cholera. No nie, ale się nie poddawajcie, tak? Niech moc będzie z Wami. Tę. Tutaj problem polega na tym, że mylony jest biernik, który odpowiada na pytania kogo co, tak dla przypomnienia, z narzędnikiem, odpowiadającym na pytania z kim, z czym. W narzędniku mamy sekwencję on. Na przykład z tą dziewczyną, z tą młodą dziewczyną poszedłem na randkę, tak? Natomiast w bierniku mamy on. Tę młodą dziewczynę zaprosiłem na randkę. Końcówki wymawiam hiperpoprawnie, tak żeby się ktoś tam nie czepiał. Na wzór narzędnika mówimy tą ładną dziewczynę zaprosiłem na spacer, co w mowie potocznej jest dopuszczalne, natomiast w mowie wzorcowej i w piśmie już niekoniecznie. Tłumacząc to łopatologicznie, dobrze byście kojarzyli końcówkę rzeczownika z końcówką zaimka. Czytałem tę książkę, ale zapoznałem się z tą książką. I teraz dla Was specjalnie zdanie. Idę z tą dziewczyną, by poderwać tę dziewczynę. A wszystko po to, by pokazać jej tę bibliotekę, która znajduje się za tą politechniką. I tu warto wspomnieć o błędnej konstrukcji, która często słyszana jest na lekcjach w szkole. Mamy początek roku, to akurat przykład jak z nas. Proszę panią, a on mnie bije. I to jest błąd. Znaczy nie to, że on go bije, tylko to jak ten pierwszy powiedział, że ten drugi go bije. Prosić panią to można do tańca, najczęściej obcą i w klubie. Natomiast w celu zwrócenia na siebie uwagi mówimy proszę pani. To jeszcze chłopacy, bo pytacie mnie w listach, dlaczego ludzie mówią chłopacy, jak to jest błąd. To ja Was zaskoczę teraz, tak jak i ja zostałam zaskoczona na pierwszym roku studiów. Chłopacy to forma poprawna. Paskudna, ohydna, obrzydliwa, ale poprawna, no co zrobić, jak żyć. Chłopacy to liczba mnoga od chłopak, natomiast chłopcy to liczba mnoga od chłopiec. Na szczęście forma chłopacy występuje tylko w dwóch przypadkach, bo w mianowniku i wołaczu liczby mnogiej. I żeby Wam się utrwaliło, proszę o to cała odmiana. Aha, jeszcze taka sprawa. Ktoś z Was w komentarzu mi napisał, że zamiast będę tłumaczyła, powiedziałam będę tłumaczyć. Ludzie, kochani, no weźcie, wyluzujcie, weźcie się ogarnijcie. No, obie formy są poprawne, tak? Tylko jeśli mówię będę tłumaczyć, to nie ma tutaj tego elementu informującego o tym, jakiej jestem płci. No ale akurat w przypadku, kiedy mnie oglądacie, chyba nie macie co do tego żadnej wątpliwości. Poza tym będę tłumaczyła ma o jedną więcej sylabę niż będę tłumaczyć. Dlatego jeżeli szybko chcę Wam powiedzieć, że będę coś tłumaczyła, to wolę powiedzieć będę tłumaczyć. I tyle w temacie, o. A na koniec zdjęcie nadesłane przez jednego z najwierniejszych moich widzów. Otóż kiedyś zostałam zapytana, jak poprawnie wymawiać słowo drzwi. Więc odpowiadam. Można drzwi, albo można drzwi. Obie formy są poprawne. Natomiast nie wymawiamy tak. Z P
pytań mniej merytorycznych. Pytacie mnie w list. Ile masz lat, dziewoju? Odpowiadam. 25. Pytacie mnie w listę, na którym roku studiuję? Odpowiadam. Na żadnym, bo studia już skończyłam. Ale miło jest czytać o sobie studentka. To mnie odmładza. O ile to w ogóle jeszcze możliwe. A tak w ogóle, to chciałam dodać, że jesteśmy w kawiarni Kawka i na tę okoliczność mam dla Was suchara. Ale on jest zły, on jest dobry, on nawet mnie się podoba. Co pije rano pielęgniarka? A strzykawki!